Halo, halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lukas, a to jest kolejny odcinek z Demolish and Build Company 2017. Jesteśmy tradycyjnie tam, gdzie ostatnio skończyliśmy, czyli tutaj właśnie na tym nowo powstałym moście, który tak generalnie jest niby nowo taki sobie powstały, ale tutaj połączenia z drogą główną niestety nie ma. Dobra, mniejsza, większa o to, weźmy sobie zlecenie kolejne. Co tu ciekawego mamy? Zadzwonił do mnie znajomy, że ma na sprzedaż walec drogowy w świetnym stanie. No po prostu, szczerze wam powiem, nie jestem nawet zdziwiony. Czyli generalnie musimy coś kupić. Zarób i kup walec drogowy. Zobaczmy sobie, ile ten walec tutaj nam kosztuje. Jak widzicie, mamy 6706 dolarów, także może nam na walec starczy, bo tutaj generalnie te rzeczy kosztują około 3-4 tysięcy, czasami 5. Także mamy tutaj prawilną szóstkę na koncie, więc powinno nam na walec wystarczyć. Nie wiem, czy trzeba daleko jechać, myślę, że nie, aczkolwiek nigdy to nie wiadomo. No zobaczymy. Dobra, grzejemy do miejsca z walcem. O, tam ostatnio ktoś się pytał, ile mam trasy, czy ten, ile mam mapki zrobione, to mam zrobione na razie 35% mapki. Także spokojnie, jeszcze parę odcinków na pewno z Demolisha będzie, tak więc spokojnie, tym, którym ta seria się oczywiście podoba. Na pewno jeszcze parę odcinków zobaczą. Wydaje mi się, że chyba jesteśmy prawie u celu. Dlaczego prawie? Dlatego, że tutaj sobie skręcamy jakąś boczną drogę. I jak widzicie, stoi nam tutaj piękny, ładny, nieśmigany walec. Trochę może śmigany, bo tutaj widać rdza, to tutaj troszkę zaszła, ale generalnie to wygląda dosyć nieźle. Zobaczmy, ile to tacko kosztuje. 7 tysięcy, wiedziałem, zawsze, kurde, mi braknie jakieś parę stówek. Musimy dorobić 3 stówki. 300 dolarów, dokładnie tak. Dobra, czekajcie, zobaczmy, jakie tu mamy dostępne kontrakty. Na czym tu można fajnie zarobić? Tutaj jest 2 tysiące. Ej, 10 tysięcy, dźwig gąsienicowy. Ale my tego, kurde, nie mamy, czemu? Halo, czemu nie mamy dźwigu gąsienicowego, tylko musimy kupić jakiś gówniany walec? No nie, no ludzie, kochani, czy tak się nie robi? Dobra, weźmy tą robótkę za 2000. Buldożer, mini ładowarka, młot pneumatyczny. Pokaż na mapie, czy tu się mogę przenieść? Niestety nie, także musimy sobie tutaj podjechać naszym tutaj super wypaśnym samochodem. Dobra, wsiadamy na naszej bryki. Standardowa muzyczka. Mogliby tu, kurde, być jakieś inne, chociaż te radia, nie jedna i to samo, na okrągło gra. No ale dobra, już nie narzekajmy. Jedziemy do naszego tutaj punktu docelowego. Dyn, 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 dyn. Jakby to było GTA, to bym przejechał przez te górki. Tutaj niestety nie można. Myślałem, że tutaj, kurde, skręci zaraz w lewo i pojedzie wprost nami, ale na szczęście nie jest tak źle. Dobra, ciśniemy tutaj tego zadanka. Dobra, więc się udało skręcić. I mamy kolejne ładowanie scenariusza. I tak sobie przejechał bokiem, ciekawe czy... Ha, myślałem, że to da się tak... Już nawet jak to tak minąłem, powiem wam szczerze, aż tak troszkę zadrżałem, czy ten loading będzie, czy też nie, a tutaj jednak pojawił się. Okej, gry się oszukać nie dało, więc... Lecimy dalej, jesteśmy tutaj znowu w tym miejscu, gdzie ten most był budowany. Nasza kopaleczka tutaj dalej stoi, jak widzicie. My natomiast sobie skręcamy w prawo. Tak. Musimy tą serię skończyć, bo mam tutaj parę innych serii dla was, które już bym chciał rozpocząć. Jeśli chcecie wiedzieć, to oczywiście dajcie znać, to wam powiem coś takiego. Wymyśliłem na nowe serie, ale myślę, że się wam spodoba, bo gierka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. W sumie nawet już ją znacie, bo kiedyś ją nagrywałem, a teraz wyszła całkiem nowa część, więc myślę, że będzie całkiem fajnie.
2000, dobra, buldożer, mini ładowarka i mini ładowarka z młotem pneumatycznym. Musimy tutaj wszystkie te maszyny dostarczyć. A dokładnie dwie, bo tą drugą trzeba troszkę przerobić. Gdzie tu jest parking? Halo? Tutaj jest parking, ok. Dobra, weźmy wpierw my w... Boże, bierwmy. Weźmy w, wpierw buldożera może. Tak, jest buldożer, ok. I jedziemy. Masz zmysł budowlańca. Przepchnij buldożerem puste zbiorniki po gazie. Czekaj, no. Nie chcę tak. Chciałem R, a nie T. Dobra, gdzie ja to mam przepchać? Halo. A, że tak wystarczy. No dobra. Spoko. Może być tak. Dobra, jest drugi przepchnięty. Jeszcze mam dwa zostały. To będzie dosyć szybkie zadanie. Najgorzej będzie z rozwaleniem tamtego badziewia. No ale tu damy jakoś radę. Ciekawe, czy mogę to na patnie na przykład przepchać. Mamy taki musiał troszkę większy szwung wziąć. O. Pajak. Pajak poszło. Zobacz, no kurde, aż bym poszedł z tym. Dobra. A to wy już panowie sobie nie pojedziecie, dobra. Tu was troszkę zablokujemy. Idziemy po naszą mini ładowareczkę. Pyk. Cyk, cyk, cyk. Mini ładowarka jest dostarczona. Elegancko, ale musimy ją tutaj troszkę, jak to się mówi, skraftingować bądź też przerobić. Mini ładowareczka, młot pneumatyczny, pyk, zamontuj. Czekaj, czy to czekajcie, tak z ciekawości to sprawdzę. Ciekawe, czemu tym tego nie można zrobić. No, no lepiej to byłaby. Ty zrobił. Ale dobra. Jak grata chce, to co ja mogę, no bo musimy tak niestety ale zrobić. Mam nadzieję, że tak, to wszystko to musimy rozłupać. Pyr. Okej. Patrzcie, jak tutaj kurde elegancko. Do góry podnieść, kierownik. Uuu, w takim kawałeczku się rozwala. Ale ubogo, normalnie jak nie wiem. Dobra, mamy to. No, nawet całkiem stronie nam to idzie. Nie jest najgorzej. Dobra, pykło. Bierzemy w kolejną ścianę. Nie, tego on mi tutaj nie rozłupił. Elegancko. Jak w lasełko wchodzi. Dobra, mamy kolejny element tutaj rozwalony. Lecimy tutaj z następnym. Tak. Po środeczku i teraz w dół. Tak całą przejedziemy. O, cyk, cyk, cyk. Elegancko. Wszystko całkiem sprawnie idzie. Na razie póki co bez żadnych problemów i bez żadnych przeszkód. I to oczywiście najważniejsze. Jakże są problemy, to kurde, zawsze coś, albo jakieś straty finansowe, albo przestój w pracy, a tak, patrzcie, cyk, cyk. No i gitareczka. Mamy już prawie połówkę. Pyr porobimy. Jeszcze kawałeczek, klocka. No
Oj, świetnie. Jeszcze parę tutaj ruchów naszą łyżką bądź siemicową, czy też tam jak tam zwał, jak zwał. I powinniśmy mieć zadanie ukończone. Będziemy sobie mogli zakupić walec, który średnio nie wiem do czego nam się przyda. No ale generalnie jeżeli tak Symer już chce, to musimy walec kupić. Natomiast później bym chciał kupić tam ten gąsienicowy, co tam by było, nie wiem, chyba koparka gąsienicowa czy coś takiego. Tam widziałem takie trudne zadanko za 10 klocków, to nawet całkiem fajnie wam powiem, bo już takie troszkę większe pieniążki są. To co zrobimy, bo nam tutaj jeszcze troszkę do bonusu skoczy. Dobra, wszystko rozwalone. A, tam zostały jeszcze dwa klocki, chyba nie będziemy się z tym szczypać. Finalizujemy nasze zadanie. Zadanie zostało zakończone. Mamy tutaj 2000 plus 648 premium. Cena daje łącznie 2648 dolarów plus 110 expa. Świetnie, po prostu jestem zadowolony. Natomiast teraz z kolei musimy się znowu udać do naszego tutaj Dolina Sunrise. Tylko nie wiem teraz, kurde, gdzie była ta koparka pieprza, czy ten. O właśnie, walec drogowy, gdzie on to jest? Mogę się tu przenieść? Chyba tutaj było, czy nie? Jestem pewien teraz. Oj, to raczej... Nie, to raczej nie tutaj. Czekajcie, buldożer. Kurde, wywrotka, walec drogowy, no to... A tutaj nie. Noż kurde. Halo gra, czemu ty mi to robisz? Gdzie jest ten walec? Tutaj jest, dobra. Tepniemy się do... Czemu się nie mogę tepnąć do walca? Przecież myślałem, że mogę się tepnąć. Halo. O Boże, dobra, zaś trzeba jechać. Kurde no. No to nic, trzeba jechać, to pojedziemy. Chociaż tutaj generalnie jest bliziutko już, bo... A nawet w sumie tędy możemy tak sobie przelecieć, żeby tutaj czasu nie marnować na dostarczenie naszego tutaj pojazdu. Jak widzicie, walec już jest przed nami. Także wchodzimy z Forcel, kupujemy walec i jak to zwykle bywa, mamy kolejne zadanie. Co tu mamy ciekawego? Teraz jesteśmy gotowi na budowę czegoś większego. Sprawdź posiadłość zaznaczoną na mapie. Okej, co to jest za posiadłość? To jest drewniany dom. No i co my tutaj mamy zrobić? Czy tu jest potrzebny walec? A co ja muszę, nie chcę ją kupować, halo? Po co ja mam tą posiadłość kupować? Nie czaję tego. Tu jest pole na... Aha, właśnie, czekajcie, tutaj w tym polu trzeba było coś zrobić, bo ona jest generalnie zamknięte. Potrzebuję worki na śmieci, akceptuję. Tylko sobie mam, kurde, dostarczyć worki, ja bym to chciał wiedzieć. Aha, worki może się kupuje w sklepie. Dobra, czekajcie, weźmiemy... tepniemy się do sklepu. Gdzie tu był ten sklep? Sklep z narzędziami. Czy tu są worki na śmieci? No tak troszkę średnio. Średnio tutaj z workami. Nie wiem, gdzie się worki kupuje tutaj w tej grze. Domek ten, skład drewna, wywrotka, twoja firma, buldożer, pole namiotowe. A czekajcie, tu jeszcze było coś takiego kiedyś jak... nie pole, tylko...
ogrody z altanami. Czekajcie, zobaczymy. Tu też worki, a skąd nie mam kurde worki dostarczyć? No już nie mam ani pracownika, ani worków. Zatrudnij pracownika. Dobra, weźmy tego pracownika. Cyk. Niech on tutaj nam dostarczy. Kurwa, nie mogę. No dlaczego tak? Skąd nie mam worki wziąć? Halo. Czy tu nie można kupować ani nic? No worki zapewne gdzieś się kupuje, tylko nie wiem. Aha, czekajcie, tutaj nawet jest chyba coś na mapce pokazane. O nie, to jest tylko drewniany dom, no to bez jaj. Gdzie mam kupić worki? Walec drogowy. Murowany budynek, no wszystko spoko, tak? Betoniarka. Wioska jakaś tam, ale. Generalnie nie ma worków tutaj nigdzie. Nie, czekajcie. A w mojej firmie czasem nie ma tu gdzieś worków. No tu chyba generalnie nie można nic zrobić. Ale kupa z tymi workami. Nie wiem, gdzie to się worki kupuje, no. Ale shit. To jest tylko parking, dobra. Demolish and build company, świetnie. No i to tyle. W sklepie z narzędziami byłem, to nie było. Na złomowisku, znaczy nie. W składzie drewna też nie. Czekaj, co trzymać złowisko z narzędziami. No tylko trzymamy. Tutaj jest tylko są ogrody z altanami. Dzielnica przemysłowa. Cholera to wie. Nie wiem. Tu się coś zmienia. Czekajcie. Nie. Nie, tu się generalnie nic nie zmienia. Jeszcze raz to sprawdzę tylko. Ładunki wybuchowe. No nie ma tutaj kurde worków. Nie wiem jak się worki kupuje, no. Palnik, młot. Jasna cholera, no. Kontrakty, nie. Posiadłości. Ale skąd mam te worki dostarczyć? No jakbym ktoś mi to powiedział, żebym wiedział, kurde, ale nie wiem po prostu, bo nawet na mapie to nie jest odczuwalne. Musimy dostarczyć 6 worków. Aha, chyba że czekajcie, chyba że pokaż na mapie, cyk. Zobaczmy nasz zmysł. A, tylko trzeba posprzątać, kurde, to ja tu mogłem, to do jutra będę mógł tak szukać, co? Cyk, dobra. Jeden worek. Pac. Drugi worek. Elegancko. Dobra, mamy 3, gdzie są kolejne? Tu jest jeszcze jeden. Ja czy mogę tam tak nim rzucić, o. O, tak trochę średnio. Dobra, już nim pociśniemy tutaj. Cyk, dobra. Jeszcze dwa woreczki, tu jest jeden, cyk. A i drugi tutaj, ciekawe czy mogę dwa naraz wziąć. A, tylko jeden, dobra. No to sobie posprzątamy, bo czemu nie. Skoro na tym zarabiamy, to oczywiście możemy sobie posprzątać. Cyk. Nasze pole powinno być już generalnie otwarte. W końcu sfinalizuj, dobra. 100 doświadczenia na zbieraniu worku, po prostu super sprawa. Czasami na zwykłym zebraniu się tyle nie dostaje, co na... co po prostu na zbieraniu zwykłych worków. Pokaż na mapie, tutaj też się typniemy. Cyk, cyk, cyk.
akceptuj zadanie. Tutaj też trzeba woreczki pozbierać. Kolejne 6 worków do zbierania. Jakby ci ludzie po prostu nie mogli tutaj wziąć normalnie po ludzku se cyk i kurde se powyrzucać tych worków, to nie, to tutaj mi to zostawią. I weź tu człowieku se kurde zbieraj śmieci, no. Chociaż z drugiej strony dobrze, że nie trzeba do każdego worka tych śmieci zbierać, tylko że same worki zostały. To w sumie jest jakiś plus, no nie? Ty, a tu mi ktoś zostawił worek, no chyba go potnę normalnie zaraz. Co za dziomy. Gdzie to jeszcze są te woreczki? Cyk. Tu jest jeszcze jeden. No co za France, no. Oj, nie trafiłem, kurde. Dobra, jeszcze jeden został nam. Cyk, mamy to. Lecimy do Hasioka. Ej, zgubiłem go po drodze. Dobra. Zadanie wykonamy, także jest gites. Sfinalizuj, pyk. Expa. I możemy lecieć dalej. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze ciekawego w naszych kontraktach. Tak. 1100, 2000. Tego nie mogę. Dźwig gąsienicowy. Tego nam kurde brakuje. To byśmy musieli kiedyś wziąć i kupić. Mogę to zrobić. No i. Dobra, generalnie możemy wziąć to na razie. Kazali nam kupić jakąś chałupę z tego co widziałem. Chałupa kosztuje kurde 10 tysięcy, więc trochę sporo. No ale dobra, czekajcie, tu potrzebujemy co? Tylko koparka i koparka z młotem pneumatycznym, więc to myślę, że będzie bardzo proste zadanie. Musimy tą budę rozpierdzielić. Czyli mówiąc łagodnie, wyburzyć. Weźmy sobie tak, kopareczkę, pyk, dostarczmy. Jest kasza kopareczka. Tak, pojazdy, kopareczka, młot pneumatikos, zamontuj, no i generalnie jest dobrze. Teraz tak, jak to się obsługuje to coś? A, czyli tak, dobra. Patrzcie jak poszło, kurde. Super zadanie. Naprawdę ekstra. Ale chata jakaś taka stara. Jakaś taka przedwojenna była normalnie, mam powiem. Ciekawe, czy ona się cała potem rozwali, czy będzie tak się tak trzymać jakoś tak zimnie. Także jedziemy z następnej strony. O tak, ej, tutaj tego nie mogę zburzyć, kurde, przepraszać.
Patrz, jak ładnie dach poszedł, elegancko. Dobra. Szczerze to nie wiem, czy to wygórzanie jest warte tej ceny, no ale... Ale dobra, niech będzie. Patrz, jak poszło. Jak się dobrze utrafi, to generalnie jest ten. Można dużo rzeczy szybko rozwalić, ale trzeba właśnie dobrze utrafić, no to jest to. Weź to ten rozwal. Nie da się bardziej. Serio. Dobra. Myślę, że najgorzej nie zbawamy już połowę. Myślę, że to pójdzie trochę szybciej, ale spoko. Kurde, koparka się bardziej nie odwróci, bo ktoś tu postawił jakąś tą latarkę tam. Latarni, co za pajace, no. Ja tu jakoś muszę podjechać. O, chyba się wyrobiłem, dobra. Cyk. Jak ten dach się tak trzyma? To jest niemożliwe wręcz. A jednak. Więc tak, jesteśmy teraz to bliżej celu. Ale spokojnie dam radę. To są tutaj tak rozwoju. O, pyk, pyk. Dobra. Ostatni element do zburzenia nam pozostał.
więc myślę, że teraz to już szybko pójdzie. Cyk, cyk, cyk. Jak ten dach się trzyma powietrze, to jest niemożliwe wręcz. Patrzcie. Normalnie tak się mógł dach trzymać. Dobra, poszło wszystko elegancko, jak pizdło. Mamy tutaj 1700. Jeszcze tutaj trochę porozwalam tego, żeby co zarobić. O właśnie, tak, tak. Już chyba więcej nie damy rady, dobra. Ok, kontrakt zakończony, zarobiliśmy ile w sumie? 1100 plus 1800 za bonus. To chyba jest największy bonus, jaki dostaliśmy do tej pory, jeżeli chodzi o nagrodę, tak? Bo zawsze nagroda jest większa od bonusu. A tutaj jest, kurde, troszkę na odwrót. Ale w sumie zarobiliśmy 2900 dolarów, więc generalnie mamy na razie 5000. Ale potrzebujemy jeszcze drugie 5 na zakup. Na zakup chaty. Tak więc moi kanie w tym odcinku by to było na tyle. Ja oczywiście Wam dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejas!